trzeba było przede wszystkim zakopać staw istniejący. Można obecnie tutaj widząc widok łącznika i budynku B w większości jest na terenie zasypanym. Musieliśmy wykorzystać technologię DSM jako kolumn wzmacniający grunt. Przeszło 400 kolumn, bo tak to trzeba nazwać, o średnicy od 1000 do 1200 mm, także w bardzo dużych średnicach kolumny. Ten pierwszy budynek to jest 102 mieszkania, to jest gdzieś 5300 metrów powierzchni użytkowych mieszkań i ponad 1000 powierzchni usługowych. To jest ładna lokalizacja połączona z tym stawem, który będzie ładnie zagospodarowany. Jest to centrum miasta i myślimy, że wszyscy, którzy tu zamieszkają, będą z tego tytułu, że nam zawierzyli, zadowoleni. Cieszymy się, że tego typu inwestycje się pojawiły, bo brakowało miejsca pod wynajem i mieszkań również takich do kupienia od deweloperów. Jest zapotrzebowanie na mieszkania, rezerwacje mamy już od roku i większość, dzisiaj 80% potwierdza te rezerwacje i podpisuje umowy deweloperskie. Na pewno rozwój gospodarczy, to co zdarzyło się w strefach przemysłowych w ostatnim czasie, to co dzieje się w handlu, w usługach, powoduje, że zmiany na placach budów mieszkaniowych, szczególnie budownictwa wielorodzinnego, to jest ten efekt widoczny rozwoju gospodarczego. Jest ssanie mieszkań na wynajem, to znaczy, że pracownicy przyjeżdżają do Piły, żeby pracować. Stąd prawdopodobnie jest zapotrzebowanie, duże zapotrzebowanie pracowników, czyli firmy się rozwijają. Tego typu inwestycje odbywają się w kilku miejscach w tej chwili na terenie miasta. Często no, nie widzimy ich, bo są gdzieś na Koszycach, gdzieś na osiedlu górnym. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z rozmachu tych wielkich inwestycji, ale myślę, że kolejne przygotowywane powinny chociaż na chwilę zaspokoić ten głód, taki dosyć widoczny na rynku. No i mam nadzieję, że spowodują również, że spadną ceny troszeczkę, bo wynik obecny też jest wynik, jak gdyby skutkiem tego, że mamy niewielką podaż, a dosyć duży popyt. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2020 roku.